Vita e Bella. Życie jest piękne i filmowa muzyka Nicoli Piovaniego. W magazynie Classic Design wraca temat krakowskich pracowni utalentowanych młodych artystów. Dziś spotkanie w pracowni Marcina Kowalika, jednego z najbardziej oryginalnych polskich malarzy. W jego dorobku 40 wystaw w Polsce, wystawy indywidualne w Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie i Dublinie. Dlaczego jego pracownia jest wirtualna? Marcina Kowalika odpytuje Marta Kubala. Poznaj artystę i jego warsztat. To jest Akademia Sztuk Młodych w RMF Classic. Znajdujemy się w twojej pracowni, która jest jednocześnie twoim mieszkaniem. Tak zwany salon z aneksem kuchennym. Z aneksem pracownianym też. Z aneksem malarskim. Powiedz mi, czy to jest dla ciebie bardziej mieszkanie, czy bardziej miejsce pracy? Pracownia to jest u mnie dosyć ciekawa rzecz, bo ja mówię, że ja mam pracownię wirtualną w mojej głowie i po prostu mogę pracować gdziekolwiek. Też murale robię, więc tutaj jakby pracownia nie jest, jako miejsce nie jest aż tak ważna dla mnie. Aczkolwiek pracowałem już w malutkich jakichś klitkach, piwnicach, strychach, nie wiem, malusieńkich i też robiłem duże obrazy tam i tak dalej. To nie ma różnicy, no. Tak jak mówię, pracownia to jest stan umysłu. jak dobrze sobie wszystko zaplanuję, jak mam jakąś wizję, to po prostu to realizuję. Bardzo duże zapasy taśmy klejącej, także tak, widzę. Tak. Dlaczego ona ci służy? Maskuję pewne obszary, żeby zamalować inne, żeby zrobić ostre odcięcia, linie. To jest tak jak w grafice komputerowej, wektory, linie proste, odcinki. To właśnie taśma służy mi do tego. Dużo eksperymentuję z geometrią, więc taśma jest idealna. Mam tu różne patenty na to, żeby ta krawędź tej taśmy, plam moich w obrazach, rzeczywiście się odcinała tak bardzo równo i taśma przy tym pomaga. Sekret jest w tym, aby dobrze ją przygnieść paznokciem, tą krawędź tej taśmy, która ma być używana, i zalakierować ją, tą krawędź, dwukrotnie gęstym lakierem przez bezbarwnym. Chodzi o to, żeby po prostu pod tą taśmę nie wyszły takie farfocle z farby. To urządzenie, jeśli możemy się tutaj pochylić. Do czego ci to służy i czy możemy to włączyć? Tak, jasne. To jest wiertarka. To było wczoraj w użyciu cały dzień. Ona ma tutaj papier ścierny i ona służy do zdarcia farby z obrazu do gołego płótna. Jeżeli obrazy jeżdżą po Europie i są w 10 galeriach i wracają zniszczone, pobrudzone i popękane jakieś, to trzeba je, jak to się mówi, wyładnić przed następnymi wystawami. No i trzeba to zrobić solidnie i porządnie. Nie da się tak, tu się nie da nic ukryć. Tu trzeba po prostu zedrzeć do gołego płótna czasem, położyć gołą plamę i zacząć od nowa. Co włączamy? To świetny patent. Wczoraj właśnie to testowałem. Idealnie zdziera. Trzeba z wyczuciem podchodzić, żeby dziury nie zrobić. Taker. On służy do przybijania płótna do ramy, do krosna. Czyli ty też sam tworzysz płótna. Tak. Czasem jest tak, że sam naciągam płótno i wtedy używam tego takera. Czasem coś się dzieje technologicznie z jakimiś kupczymi płótnami i trzeba gdzieś tam podciągnąć w rogu, także trzeba odczepić stare szywki i naciągnąć płótno, nabić nowe. Krosna, płótna i wiertarka zdzierająca farbę z obrazów. Taki krajobraz w krakowskiej pracowni Marcina Kowalika. Do naszej Akademii Sztuk Młodych wracamy za kilka chwil. Tu RMF Classic, magazyn Classic Design. Młody papież i rozśpiewana w tym filmie Nada w magazynie Classic Design. W ramach naszej Akademii Sztuk Młodych wracamy do pracowni Marcina Kowalika, jednego z najbardziej oryginalnych młodych malarzy w Polsce. Marta Kubala rozmawia z artystą, który chwali się pracownią wirtualną we własnej głowie i inspiracjami płynącymi z dzieł dawnych mistrzów. Gdzie powstaje dzieło sztuki? Słuchaj Akademii Sztuk Młodych w RMF Classic.
próbując zapoznać się z twoją twórczością, znalazłam dużo prac, które odwołują się do klasyków historii sztuki. Był i Rembrandt, i był Courbet, Paolo Uccello. Co ty w tych klasykach widzisz i czy ta historia sztuki ma dla ciebie znaczenie? Ja szukam takich wzorców obrazowania. Obraz to jest tworzenie jakiejś przestrzeni na płaskim płótnie, jakiejś iluzji, jak mówi Kandyński, już postawienie kropki na gołym, białym płótnie, no to już mózg zaczyna tworzyć sobie przestrzeń na tej podstawie. Już zaczynamy, już albo ten punkt jest bliżej nas, a ta biała przestrzeń dalej i już zaczynam. Żyjemy w przestrzeni, człowiek jest przyzwyczajony do przestrzennych rzeczy, natomiast obraz jest rzeczą płaską. Są pewne wzorce kompozycyjne, wzorce właśnie odzwierciedlania tej przestrzeni na płaszczyźnie, które mnie interesują, które analizuję. Jakieś początki perspektywy u Paola Uccella, perspektywy zbieżnej. To jest coś, co się nie zmienia, co do tej pory używamy. Oczywiście zostało to rozwinięte. Twoje obrazy są mocno graficzne, to znaczy są wręcz z matematyczną precyzją wykonywane. Jest niezwykle wyważona kolorystyka. Czy nie prościej byłoby je stworzyć na przykład w jakimś programie graficznym? Co takiego jest w malarstwie, że to właśnie ta technika daje ci taką siłę ekspresji? Ja w malarstwie czuję się bardzo dobrze. Obcowanie z żywą materią, z farbą, z czymś realnym. Mnie interesuje świat, który mnie otacza. Ostatnio interesują mnie ludzie. Od ponad roku zajęłam się ludźmi, przyglądam się ludziom, jak wyglądają, jak pracują, ich psychice, bo wcześniej patrzyłem na rzeczywistość jako na przedmioty, jakieś artefakty i inne rzeczy i to mnie fascynowało. Co to jest deframestracja? To jest taka akcja grupy Lasem, tutaj krakowskiej, z którą współpracuję. Deframestracja, tak samo słowo, jakbyśmy je rozłożyli, no to jest wyciągnięcie czegoś z ramy. Także grupa Lasem niszczy obraz, wycina go z ramy i bierze to dzieło sztuki, tą przestrzeń malarską i tworzy z niego ubranie, w którym człowiek później się porusza i funkcjonuje. Projektant tworzy z tego obrazu ubranie. Ja lub inny artysta związany z tą grupą maluje obraz na specjalnym płótnie, takim bardziej elastycznym, specjalnymi farbami, które można tam czyścić, powiedzmy prać. Zaczyna się od tego, że artysta, który namalował obraz, przychodzi i tnie nożem to swoje coś. I po prostu to jest takie przykre. I ja nie spodziewałem się, że będę tak cierpiał z tego powodu. Ty powiedziałeś, że twoja pracownia jest wirtualna. Ja jednak chciałabym zapytać, czy gdybyś mógł wybrać sobie pracownię idealną, stworzyć pracownię idealną, to gdzie ona by się znajdowała, jak by wyglądała? Duża przestrzeń, bardzo jasna, żebym mógł więcej obrazów rozstawić i żebym mógł ją zamienić za miesiąc na inne miejsce, bo ja się nudzę w jednym miejscu, zaraz to miejsce zarasta obrazami. Ale to piękne, jak coś zarasta obrazami. Wybrane obrazy Marcina Kowalika, jak słyszeliśmy, po deframestracji zamieniają się w ubranie i z pracowni idą w świat. Przyglądała się wszystkiemu Marta Kubala, która już poleca kolejny odcinek Akademii Sztuk Młodych. To za tydzień w magazynie Classic Design.